Dobry wieczór. Witam serdecznie w naszym kolejnym wydaniu Kalejdoskopu. W dzisiejszej zadymce śnieżnej znaleźliśmy sprzymierzeńca, abyście Państwo tym bardziej mogli z nami spędzić następne pół godziny. Dzisiaj proponujemy trzecie, a jednocześnie ostatnie już spotkanie z Andrzejem Gwiazdą i jego małżonką Joanną, program Janusza Orlańskiego o hipnozie oraz wiadomości polonijne. A teraz zapraszam do spotkania z Andrzejem Gwiazdą, które poprowadził nasz redakcyjny kolega Jacek Malec. Witam Państwa jak najserdeczniej. Pragnę przypomnieć, że gośćmi naszego studio są wybitni przywódcy Solidarności, państwo Joanna i Andrzej Gwiazda, goszczący w Calgary na zaproszenie polskiego ugrupowania polityczno-społecznego Solidarność Niepodległość. W ostatnich dwóch programach zajęliśmy się analizą polskiej opozycji politycznej w latach 1976-1981. Dzisiejsze, ostatnie już nasze spotkanie chcielibyśmy poświęcić okresowi 1982-1988. Ruszmy jednak do roku 1982, czyli okres mamy stan wojenny, pierwsze ofiary śmiertelne, parę tysięcy aresztowanych, drakońskie wyroki. Sytuacja ta pozbawiła złudzeń tę część społeczeństwa, która jeszcze wierzyła w tak zwany socjalizm z ludzką twarzą. Mimo represji politycznego terroru Solidarność żyje, tworzy swoje podziemne struktury. Czy moglibyście krótko scharakteryzować struktury i koncepcje poszczególnych ugrupowań podziemnych? Andrzej? To znaczy, chodzi ci o ten okres po powstaniu wydaje mi się, że nikt nie interesował się, jakie są koncepcje, jakie kto ma cele, kto nawet wchodzi w skład tych struktur. Wiadomo było, wszyscy się cieszyli, że jest jakakolwiek struktura założona przez kogokolwiek w dowolnym celu, ale jest i chyba jedynym w pierwszym okresie tematem, który ludzi interesował, czy odwojujemy, prawda, związek i w jaki sposób przeciwstawimy się Czerwonemu. No było takie hasło. Później nastąpiła zima wasza, wiosna nasza. Ludzie mieli jeszcze wtedy nadzieję, że po prostu jakimś jednym wielkim zrywem uda się związek po prostu odzyskać. Wynikało to po prostu z zupełnie słusznego zresztą przekonania, że skoro cały naród tego pragnie, to właściwie nie ma siły, która mogłaby nas zatrzymać. No, okazało się jednak, że nie doszło ani do strajku generalnego na wiosnę, a policja po prostu okazała się nieugięta i rozbijała kolejne demonstracje za demonstracjami. I wydaje mi się, że lato 82 roku to już był ten moment, kiedy należało pomyśleć o tym, że po prostu ten związek będzie musiał trwać w takim stanie. Czyli działanie długofalowe. Czyli trzeba już było pomyśleć o tym, że należy po prostu w takiej sytuacji, jaka jest przy tych represjach, jakie są w tej chwili, podejmować najzwyczajniej w świecie działalność niezależną. I w jakimś sensie społeczeństwo to zrobiło. To znaczy ludzie tak masowo konspirowali, że początkowe represje, poziom represji był nie do utrzymania. No nie można było skazywać ludzi na wiele lat więzienia. Pierwszy wyrok, największy Ewy Kubasiewicz, 10-letni, miał odstraszyć wszystkich przed jakimikolwiek próbami konspiracji. No ale ludzie konspirowali tak masowo, że początkowo dali właśnie wyrok 10-letni, potem 6-letnie, potem 3-letnie, a w tej chwili są już tylko grzywny za to samo, prawda? I to jest wielka zasługa społeczeństwa, które właściwie nie zrezygnowało z oporu przez cały czas. Nie ugięło się pod represję. Generalnie można byłoby określić okres 82-83 od demonstracji do demonstracji, od walki ulicznej do walki ulicznej, korzystając z 13 każdego miesiąca czy świąt narodowych. Do tego okresu bym włączył jeszcze również wyciąganie tak zwanych ciężkich armat, czyli strajku generalnego, który w konsekwencji się nie udał. Nie sądzicie jednak, że nieskuteczność tego rodzaju taktyki spowodowała pewnego rodzaju rezerwę w społeczeństwie, rezerwę społeczeństwa co do koncepcji TKK? Wydaje mi się, że w tym okresie już nastąpiło, wyraźnie ujawniła się już koncepcje taktyczne czy strategiczne w opozycji i rozbieżność.
Na przykład rzeczą charakterystyczną jest, że w tym okresie jeszcze powszechnego entuzjazmu, jeszcze gdy społeczeństwo nie interesowało się w ogóle celami, strategią, powstały oprócz struktur TKK w Warszawie MRKS, między MKK, a we Wrocławiu Solidarność Walcząca. Jakaś secesja tych organizacji, tych grup, była spowodowana rozbieżnością na metody walki. MRKS, Solidarność Walcząca, MKK uważały, że trzeba prowadzić demonstracje, natomiast TKK już się z tej akcji wyraźnie wycofywała i usiłowała hamować demonstracje. Więc tu już po raz pierwszy po stanie wojennym ujawniły się te podziały, które istniały jeszcze w czasie Solidarności, czyli na grupę dążącą do jakiejś ugody i znalezienia modus vivendi z komunistami i z grupami działaczy, którzy byli za działalnością niezależną, maksymalnym aktywizowaniem społeczeństwa i poprzez to aktywizację społeczeństwa wymuszanie na czerwonym, prawda, ustępstw. Nie w drodze naszych ustępstw, tylko wymuszanie ustępstw w drodze aktywizacji społeczeństwa. Po odwołaniu stanu wojennego siedziałeś nadal w więzieniu na Mokotowie, czy zostałeś przewieziony do więzienia na Mokotowie i siedziałeś tam razem wraz z 10 działaczami opozycji politycznej i przywódcami Solidarności. Czy proces jedenastki byłby wam na rękę w tym czasie? Czy byłby wam na rękę w tym czasie? Wszak humanitarna, tak zwana humanitarna amnestia i wasze uwolnienie w 1984 roku było niczym innym jak paniczną obawą władz przed kompromitacją z powodu tego procesu. Oczywiście taki proces byłby kompromitacją tego systemu, ale wydaje mi się, że oni się już tyle razy tak doszczętnie skompromitowali, że ubieganie się o to, ażeby jeszcze w jakimś stopniu bardziej się skompromitowali, czy dołożyli do tego jeszcze jedną kompromitację, to już niczego w ich obrazie nie zmienia. No być może, gdyby w wyniku takiego procesu musieli nas uniewinnić, to dla nas byłoby bardziej korzystne. Dlatego, że na przykład moglibyśmy wtedy wrócić do pracy. Natomiast uwolnienie z amnestii nie likwidowało wyrzucenia, zwolnienia z pracy. Przejdźmy teraz do strategii związku i do podziału związku, które wspomniałeś o podziałach, jakie istniały jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, które miały późniejsze reperkusje w taktyce poszczególnych ugrupowań podziemnych. Bodajże od końca 1987 roku w łonie opozycji, a tym samym Solidarności, pojawia się ostry konflikt między tymi, co chcą działać jawnie, co chcieli działać jawnie, a tymi, co tajnie. Istnieje groźba kilku ośrodków dyspozycyjnych. Czy ma to związek z podziałem opozycji na fundamentalistów, czyli niepodległościowców, i pragmatyków, czyli ugodowców? No ja tu chciałam jedną rzecz wtrącić, że nie ma właściwie konfliktu między jawnie i tajnie, bo na przykład tajnie, nawet ludzie, którzy chcą działać jawnie, pewne rzeczy prowadzą tajnie, na przykład drukarnie, to tak. I oczywiście, mnie się wydaje, że tu się myli dwie rzeczy, to znaczy działanie z koncesją i bez koncesji. I na przykład ci, którzy uważają, że nie można działać niezależnie, a bez koncesji, w ten sposób to dzielą, to znaczy na działanie tajne lub jawne koncesjonowane. A nam się wydaje, mnie się wydaje, są wielu ludziom w Polsce, że można działać jawnie bez koncesji. Jest to zasadnicza sprawa w ruchu masowym. Organizacja kadrowa, organizacja elitarna może sobie dowolnie wybierać, czy działa jawnie, czy działa tajnie. Natomiast organizacja masowa, a tu niezależnie jakie kto ma poglądy polityczne, społeczne, każdy musi się zgodzić, że wyzwolenie Polski możemy osiągnąć tylko własnymi siłami wewnętrznymi i jest na to tylko jedna droga, masowy ruch społeczny. A masowy ruch społeczny nie może być tajny. To jest niemożliwe. Może być tajna organizacja kadrowa, zamknięta, ściśle izolowana poniekąd,
w ruchu, ruch masowy musi mieć jawnych przywódców, musi mieć wzory do naśladowania. Niezależnie czy ruch masowy ma oprócz tego strukturę usługową tajną, musi mieć warunkach represji, tak. Drukarnie, kolportaż, finanse, to wszystko musi być tajne, ale ludzie, społeczeństwo musi mieć jawne wzory. Te wzory mogą siedzieć w więzieniu, inni muszą być wśród nich, ale to nie mogą być ludzie zakonspirowani. Społeczeństwo musi brać wzór, musi mieć kogoś, na którym się, kto jest wzorem postępowania. I tego, zdaje się, zabrakło właśnie w okresie tajnego działania. Czy jesteście w stanie naszkicować mapę obecnej opozycji politycznej, że to jest zadanie strasznie trudne? To jest sytuacja na dzień dzisiejszy, 8 sierpnia 1988. No, wydaje mi się, że szkicowanie mapy jest tutaj bardzo ryzykowne, dlatego że jest bardzo dużo grup, natomiast absolutnie w warunkach jednak niejawności nie można określić, ilu ma zwolenników. W warunkach, kiedy nie odbywa się głosowanie, kiedy nie odbywają się wybory, nawet w Solidarności mogliśmy określić, na przykład na zjeździe w większości okazali się zwolennicy centralistycznej, niedemokratycznej struktury związku. I mogliśmy to ocenić, ja byłem przeciwko tej zasadzie, czy temu modelowi związku, ale musiałem się temu poddać, bo został przegłosowany. W tej chwili takie rozstrzyganie jest niemożliwe i trudno mówić o mapie. Jest bardzo wiele ugrupowań, ale chyba zasadniczy podział jest na tych, co chcą działać zgodnie z koncesją, chcą się ubiegać o koncesję na działanie, chcą od PZPR uzyskać pozwolenie na działalność i na tych, którzy takiego pozwolenia nie oczekują i uważają, że jest im niepotrzebne do działania, a nawet jest szkodliwe. Ale mnie się wydaje, że można jednak oceniać skuteczność ugrupowań i ich liczebność, ich wagę po tym, co wystaje z tej góry lodowej na powierzchnię, czyli po prostu po tym, co widać na zewnątrz, jakie działania grupa jest w stanie podjąć. I na przykład ja bym tutaj jednak powiedziała trochę o młodzieży, która rzeczywiście w tej chwili jest, wydaje mi się, jest taki okres organizowania się młodzieży i jakiejś aktywności tych grup. Nie tylko, że Niezależne Zrzeszenie Studentów bardzo się ożywiło w tej chwili, jak gdyby złapało drugi oddech, już jest po jakimś tam zjeździe krajowym w Gdańsku ich widać, ale jest na przykład bardzo interesująca grupa Federacja Młodzieży Walczącej. W Gdańsku jest to grupa, która organizuje demonstracje. Uparcie ci młodzi chłopcy jest to młodzież ze szkół średnich. Już właściwie stali się prawie fachowcami w tej sprawie, mają przygotowane transparenty na wszystkie okoliczności i uparcie próbują organizować demonstracje. Oczywiście nie jest to ich jedyna działalność, nie mają również swoje gazetki, ale po prostu jest to grupa godna podziwu. Ta młodzież jest bardzo bita, po prostu oni są znacznie bardziej narażeni w czasie demonstracji niż ludzie starsi, a jednak próbują to robić. Jest interesująca grupa Wolność i Pokój, która oprócz, prawda, tych spraw wojskowych zajmuje się obroną ekologii, obroną środowiska i mają interesujące sposoby przeprowadzania tych akcji. To znaczy oni wcale nie uważają, że akcja musi być masowa. Oni wychodzą w kilka osób na ulicę, wchodzą na jakieś rusztowanie, wkładają sobie jakieś maseczki, robią coś w rodzaju takich happeningów. Ogromną popularność w Polsce ma ruch Czerwonej Alternatywy. Pomarańczowej Alternatywy. Jest to ruch, który obśmiewa komunę. No jest to doskonały pomysł. No ta na co jak na co, ale na śmiech ta władza nie jest odporna. Zakres masowy jest. I właśnie to nie jest żadna organizacja, to nie jest struktura. W tych happeningach Pomarańczowej Alternatywy bierze udział PPS i Frasyniuk i w ogóle kto się rusza i żyje we Wrocławiu, to w tych akcjach i ludzie przypadkowo znajdujący się na ulicy. Tak, którzy odgrywają czasami bardzo ważną rolę, na przykład jako są legitymowani przez w akcji Nie krępuj się, legitymuj każdego. To jest akcja Dzień Tajniaka. Więc rzeczywiście uważam, to są absolutnie niezbędne i konieczne rzeczy, które właśnie młodzież robi. Młodzież nie ma takich oporów. Młodzież nie jest taka nadęta, jak często się to zdarza niestety ważnym działaczom, prawda, którzy mówią zupełnie innym językiem, językiem czasami bardzo napuszonym. I wydaje mi się, że na tej młodzieży można polegać. No, a z mapy politycznej w zasadzie na pewno najpoważniejszą, mającą największe środki techniczne,
informacyjne, to jest grupa obecnie KKW, dążąca do porozumienia z Czerwonym, no a najsilniejszą grupą niezależną jest Solidarność Walcząca. Którego szefa będą, zdaje się, Państwo mieli okazję tutaj gościć niedługo. W tym miesiącu obchodzimy 8. rocznicę sierpnia 80 i narodzin Solidarności. Jakie jest Wasze sumujące spojrzenie na Solidarność z pozycji dnia dzisiejszego? Króciutko. No ja może tak w takim razie jednym zdaniem, że Solidarność było to wielkie pytanie o to, czy ustrój jest reformowalny. Niezależnie od tego, jakiej odpowiedzi się kto spodziewał, to to pytanie należało zadać. Dlatego, że odpowiedź na to pytanie jest w tej chwili już własnością po prostu społeczną. No już teraz nikt w reformowalność systemu nie wierzy. I wydaje mi się, że po Solidarności właściwie ten system poniósł już cios, no uważam, śmiertelny. Niezależnie od tego, ile jeszcze czasu to potrwa, to po prostu po Solidarności system komunistyczny stracił po prostu rację bytu. Jeszcze jedno, Solidarność i opozycja w Polsce po stanie wojennym uległa mitowi szukania nowych metod. A nowych metod nie wynaleziono w ciągu ostatnich 2000, a nawet 3000 lat. Nawet sięgając do Biblii i zapisków na papierosach, okazuje się, że strajk od 3000 czy 4000 lat jest jedyną metodą, jacy ludzie pozbawieni broni mogą przeciwstawić się tej silniejszej, uciskającej strukturze. I uważam, że nie mamy, że jest niezwykle szkodliwe poszukiwanie nowych metod, czekanie z podjęciem działalności, z obroną ludzi pracy, z obroną przed stale obniżającą się stopą życiową na wynalezienie nowych metod. Uważam, że nie ma szans na takie nowe metody. Trzeba zastosować normalne, stare metody, takimi jak od setek lat walczyli ludzie o swoje interesy, tworząc związki zawodowe, i wcale im nie było w Stanach czy w Anglii łatwiej niż nam pod rządami komuny, a nawet trudniej, bo były bardziej ciężkie wyroki i represje. Drodzy Państwo, program nasz dobiega już końca. Miło nam było gościć w studiu, w ogóle w Calgary, tak zasłużonych ludzi dla sprawy Polski, dla sprawy wolności sumienia i przekonań. W imieniu całej ekipy Kalejdoskopu Polskiego, także w imieniu tych wszystkich, którzy akurat nas oglądają w telewizji, dziękujemy za strasznie bogaty materiał, jaki zabraliśmy podczas naszych spotkań. Życzymy Wam i wszystkim solidarnym w kraju wytrwałości na tak niełatwej drodze do tego, aby Polska była Polską. Szczęść Wam Boże. Organizacji, ugrupowaniu polityczno-społecznemu Solidarność Niepodległość dziękuję osobiście i w imieniu wszystkich telewidzów za zaproszenie Was do Calgary. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Do widzenia Państwu. Dobry wieczór. W dzisiejszym programie chciałbym zapoznać Państwa z pojęciem hipnozy. Przez lata wokół tego tematu narosło wiele kontrowersji i niedomówień. Nie ma chyba innej dziedziny, która by od tak dawna przyciągała uwagę naukowców i o której krążyłyby najbardziej fantastyczne opinie. Prawdą jest, że specjaliści nie zdołali jak dotąd wyjaśnić w pełni mechanizmu hipnozy, że istnieją jeszcze poważne rozbieżności w ocenie tego specyficznego zjawiska. Łatwiej powiedzieć, czym nie jest, aniżeli czym jest hipnoza. Trudno wszakże zaprzeczyć, że badania naukowe znacznie przyczyniły się do ściślejszego określenia jej natury, praktycznego zastosowania i tym samym do rozwiania mitów z nią związanych. Wobec tego zjawiska ludzie zajmują jedną z dwóch przeciwstawnych postaw. Albo wyolbrzymiają możliwości hipnozy, traktując ją niemal jak wiedzę tajemną, albo kwestionują i ośmieszają wszystko, co się z nią łączy. Hipnoza fascynuje niezwykłością i trudno stwierdzić, czy to, co ludzi pociąga w tym zjawisku, jest przede wszystkim chęcią poznania tajemnicy, czy też pragnieniem doświadczenia jego skutków. Praktyczne zastosowanie hipnozy wydaje się tym bardziej obiecujące, że graniczy z cudownością. Czym więc jest hipnoza? Niestety nie potrafi
potrafię Państwu na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. Szczerze mówiąc, wciąż niewiele wiemy o ludzkiej psychice, która jest tak wyjątkowo złożona. Jak dotychczas nie została jeszcze stworzona teoria hipnozy, która zostałaby całkowicie zaakceptowana przez wszystkich zainteresowanych tą dziedziną. W stanie hipnotycznym, pomimo iż osoba jest całkowicie świadoma tego, co się wokół niej dzieje, jest ona skoncentrowana tylko na słowach, ideach i sugestiach podawanych przez hipnoterapeutę. Każdy z nas może odebrać hipnozę inaczej, zależnie od naszego indywidualnego podejścia do sprawy. Ale generalnie rzecz biorąc, hipnozę odczujemy jako stan głębokiego zrelaksowania i odprężenia, zarówno umysłowego, jak i fizycznego. Stan, w którym nasza świadomość, a raczej podświadomość, zawęża zakres odbioru impulsów ze świata zewnętrznego, zasadniczo tylko do idei i sugestii podawanych przez hipnoterapeutę. Czy każdy z nas może być zahipnotyzowany? Tak, każdy z nas podatny jest na hipnozę lub sugestię do pewnego stopnia. Wyobraźnia jest chyba jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na podatność hipnotyczną. Osobę obdarzoną wyobraźnią łatwiej jest wprowadzić w stan hipnozy. Około 20% populacji zalicza się do grupy ludzi bardzo podatnych na sugestię. Przedstawiciele tej grupy wierzą omalże we wszystko, co usłyszą w radiu lub telewizji, co przeczytają w gazetach lub książkach. Poddani indukcji często wchodzą w stan głębokiej hipnozy. 60% populacji to ludzie o normalnej podatności na sugestię. Są oni dobrym obiektem dla hipnoterapeuty pod warunkiem, że chcą być zahipnotyzowani. Pozostałe 20% to ludzie, którzy nie mają wyobraźni, z jakichś względów czują obawę przed hipnozą lub przed hipnotyzerem. Ale i większość przedstawicieli tej grupy może poddać się lekkiej hipnozie po uprzednim rozwianiu wątpliwości nagromadzonych wokół samego pojęcia hipnozy. A takich wątpliwości zebrało się wiele. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych nieporozumień to stwierdzenie, że hipnoza jest pewnego rodzaju snem i osoba zahipnotyzowana jest nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje. Nieprawda. Osoba będąca nawet w bardzo głębokim stanie hipnozy nigdy nie traci świadomości, wie, co mówi i robi. Innym nieporozumieniem jest lęk przed zrobieniem w hipnozie czegoś niestosownego, niemoralnego na rozkaz hipnotyzera. Obawa nieuzasadniona. Osoba poddana na hipnozie nie traci kontroli nad sobą. Jeśli sugestia podawana przez hipnotyzera jest zgodna z jej zasadami, jest niezgodna z jej zasadami moralnymi i etycznymi konkretnej osoby, sugestia ta zostaje odrzucona przez jej podświadomość. Osoba nie reaguje na rozkaz. Ale jeśli dana osoba ma skłonności kryminalne, będąc w stanie hipnozy, może popełnić przestępstwo. Jeśli ma skłonności do ekshibicjonizmu, jej podświadomość czeka tylko na polecenie hipnotyzera, aby rozebrać się bez żenady przed publicznością. Taka osoba postąpi w podobny sposób, będąc w normalnym stanie świadomości. Nie potrzebuje do tego hipnozy. Czy może zdarzyć się, że osoba zahipnotyzowana nie powróci do normalnego stanu świadomości, nie obudzi się? Nie. Jeśli będąc w stanie hipnozy osoba nie reaguje na sugestie hipnoterapeuty pragnącego zakończyć spotkanie, po krótkim czasie osoba ta przejdzie samoczynnie ze stanu hipnozy w stan naturalnego snu i obudzi się. Taka sama reakcja nastąpi wtedy, gdy hipnoterapeuta z jakichś wyjątkowych względów opuści miejsce przed zakończeniem seansu. Hipnoza zamieni się w naturalny sen. Wypadki chęci pozostanie w stanie hipnozy można tłumaczyć faktem, iż stan ten jest wyjątkowo odprężający. Po przebudzeniu się osoba poddana hipnozie czuje się wypoczęta i zrelaksowana. Wprowadzenie w stan głębokiego relaksu jest jednym z wielu zastosowań hipnozy w życiu codziennym. Hipnoza może być użyta do uśmierzania bólu, do usuwania fobii i lęków. Jest efektywnie używana przy uśmierzaniu bólu w przypadkach raka złośliwego oraz w przypadkach operacji chirurgicznych, tam gdzie niewskazane jest używanie farmakologicznych środków znieczulających. Stosowana jest w stomatologii, redukując lęk pacjenta przed zabiegiem i w znieczuleniu miejscowym. Hipnozą leczy się ludzi opanowanych nałogiem alkoholizmu, oducza się od palenia papierosów. Hipnozę stosuje się w terapii odchudzającej. Ułatwia ona i przyspiesza tempo procesu nauczania. Z braku czasu bardzo pobieżnie i ogólnikowo poruszyłem problem hipnozy. Moją intencją było zwrócenie uwagi Państwa na hipnozę użyteczną i coraz bardziej popularną dziedzinę medycyny. Hipnozę jako naukę, a nie jako wymysł i narzędzie szarlatana.
dalszym ciągu nie wiemy dokładnie, jakimi prawami rządzą się procesy myślowe zachodzące w mózgu ludzkim podczas indukcji i sugestii hipnotycznej. Ciekawość odkrycia tej tajemnicy skłania coraz więcej naukowców do zainteresowania się tym tematem. A przecież jeszcze tak niedawno hipnozę uważano za domenę czarnej magii, a nie za prawdziwą naukę. Dziękuję Państwu za uwagę. Wiadomości polonijne. Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza 29 października o godzinie 19 na Halloween Dance, a więc na zabawę kostiumową do Domu Polskiego. W programie wiele atrakcji, m.in. nagroda za najciekawszy kostium. Bilety po $18 z kolacją lub $8 bez kolacji nabywać można telefonicznie. Podaję numery telefonów 279-5925 lub 291-3757 oraz Wiens Delikatesen, Heritage Bakery i przy wejściu. Prezes Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego wraz z zarządem składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom za dotacje oraz pożyczki złożone na opłacenie podatku miejskiego przez Dom Polski. Wkrótce stowarzyszenie wyda sprawozdanie z rozliczenia wydatków. 12 listopada Stowarzyszenie Polskich Kombatantów obchodzić będzie 70. rocznicę niepodległości Polski. Z tej okazji w sali parafialnej odbędzie się bankiet. Koktajl o godzinie 18, kolacja o godzinie 19, po niej program artystyczny, a następnie zabawa. Bilety w cenie $15 od osoby nabywać można u pana Fortyńskiego, u pana Ferencowicza i u pana Młodzianowskiego. Numer telefonu pana Ferencowicza 249-0867, pana Młodzianowskiego telefon 272-4247. 13 listopada z tej samej okazji odprawiona zostanie uroczysta msza święta o godzinie 12. Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przypomina wszystkim swym członkom o przybyciu w mundurach organizacyjnych. Październik jest miesiącem przeznaczonym dla Skarbu Narodowego. Wszystkich zainteresowanych w złożeniu dotacji na cele skarbu prosimy o skontaktowanie się z panem Ferencowiczem, który udzieli w tej sprawie bliższych informacji. Podaję numer telefonu 249-0867. Powtarzam, 249-0867. Klub sportowy Białe Orły zaprasza na kolejną zabawę taneczną, która odbędzie się 26 listopada o godzinie 19.30 w sali parafialnej. Bilety w cenie $10 od osoby z kolacją. Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować panu Paulowi Selonkę i państwu Markowi i Elżbiecie Machula za dotacje złożone na nasz program Kalejdoskopu. Serdecznie dziękujemy. I to już wszystko na dzisiaj. Żegnam się z państwem. Zapraszam do spotkania z nami za 2 tygodnie. A na zakończenie proponuję piosenkę W Polskę idziemy, drodzy panowie, i Wiesława Goasa. Dobranoc. W tygodniu to jesteśmy ciszy jak taćma, w tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna, a jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym, w tygodniu nic się nie przydarzy boiskim i życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, we Polesykę idziemy, nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drogą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za drogę żony. Było, nie było, to głupie ryło. W ten dziób spragniony świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świeżbią nas dłonie i oko płonie śni. Jak